Aqua Power Systemi Max, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Witam wszystkich serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Karolina Michalczuk. Witaj, Karolina. Witam. Karolina, świętujemy piękną rocznicę. Już ponad rok jesteś trenerką Narodowej Kadry Kobiet w boksie. No, czy świętujemy? Już minął rok. Jakoś się pracuje z tą kadrą i nie źle. Z tego, co wiemy, w internetach, wiemy w prasie, a także sami, jest to dość owocny dla Ciebie rok, rok sukcesów, o których nam opowiesz. Znaczy, no sukcesów. Na razie idzie wszystko w dobrym kierunku. Mieliśmy dwa takie mocne turnieje rangi mistrzowskiej, Igrzyska Europejskie. Stąd przywiozłyśmy 3 medale i teraz mieliśmy Mistrzostwa Europy, też przywiozłyśmy 3 medale. Także no, idzie to na razie wszystko w dobrym kierunku. Mamy teraz Mistrzostwa Świata w październiku w Rosji. Zobaczymy, jak tam nam pójdzie, ale to mówię, że to jest wszystko rok przedolimpijski i to traktujemy tak jak przygotowanie do tych kwalifikacji, do Igrzysk Olimpijskich. Bardzo dobre masz opinie w prasie, jeśli chodzi właśnie o przygotowania. Teraz ostatnio dość dużym sukcesem jest 2 srebrne medale, prawda, na Mistrzostwach Europy. No i brązowy jeszcze Sandry Kruk. Także no nie... Ja tam się nie kieruję tymi opiniami, bo wiadomo, mogło być zawsze lepiej, a mogło być zawsze gorzej. Nie no, dziewczyny pracują i powoli te efekty widać. Twoim chyba takim może marzeniem jest jednak start na olimpiadzie, prawda, która będzie za niedługo i to jest twój chyba taki cel nadrzędny w przygotowaniach dla dziewczyn. No ja myślę, że na pewno no, dla wszystkich jest, wiadomo, ukoronowaniem to są igrzyska, nie? Mówię, już zostało niecały rok do tych igrzysk i miejmy nadzieję, że to będzie wszystko dobrze, że pojedziemy na te igrzyska. Co jakiś czas wpadasz do nas z klubu, mamy możliwość Ciebie obserwowania tutaj. Powiedz mi, teraz jesteś na kilka dni, jakie kolejne plany? No teraz troszkę mam przerwy, część kadry trenuje w klubach. Akurat od poniedziałku dwie dziewczyny przyjadą tutaj do nas trenować, tam ponad tydzień. I potem lecimy do Rosji na obóz międzynarodowy, tak i już Mistrzostwa Świata zostajemy tam. W międzyczasie jeszcze dostałaś podziękowanie od ministra sportu, bo byłaś zaproszona do Warszawy. Opowiesz nam o tym? Tak, wczoraj byłyśmy z dziewczynami, z tymi medalistkami, z prezesem Polskiego Związku Bokserskiego, zaproszeni do pana ministra Bańki. Przyjęliśmy gratulacje, gratyfikacje, także cieszy to bardzo. I muszę powiedzieć, że też fajnie, że teraz Polski Związek Bokserski załatwił dla tych najlepszych kadrowiczy. Taki stworzył Team Suzuki, gdzie będą mieli ci najlepsi wytypowani chyba po aucie i wydaje mi się, że po 3000 co miesiąc. Czyli coś się zaczęło dziać w polskim boksie olimpijskim. No dokładnie, fajnie, że są takie możliwości, nie? Bo jak ja boksowałam, to nie za bardzo były takie możliwości, żeby takie mieć stypendia, nawet auto, także to bardzo cieszy. Dziękuję Karolinie za rozmowę. Widzimy się następnym razem po kolejnym jakimś sportowym sukcesie, po Mistrzostwach Świata. No miejmy nadzieję, że te Mistrzostwa Świata też będą pomyślne dla nas, ale no to mówię, to jest sport. Pracujemy ciężko, no i też będzie tam ciężko, żeby wywalczyć medal na tych Mistrzostwach Świata, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Cały klub oczywiście życzy Ci samego szczęścia i sukcesów. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję.